Magazyn skrótów 21. serii gier na boiskach drugoligowych zaczynamy od meczu Robu Rybnik z Olimpią Zambrów, który rozegrano w piątek. Olimpia liczyła na rehabilitację po laniu od Legionowi, ale od samego początku stroną dominującą byli gospodarze. Row zbliżył się do bramki Fabianskiego kilkukrotnie, m.in. w 18. minucie, gdy gości uratował słupek. Mecz z Olimpią był pierwszym po ogłoszeniu bojkotu przez fanów Rowu. W konflikcie na linii zarząd kibice kością niezgody jest fakt rozgrywania meczów w piątki. Dopóki ten stan rzeczy się nie zmieni, piłkarze Rowu nie mają co liczyć na doping z trybun. Row grał jednak w tym meczu swoje, a w 33. minucie po trafieniu Dawida Bobera objął prowadzenie. Prowadzenie w pełni zasłużone, bo równie dobrze do szatni Olimpia znów mogła schodzić z bagażem 4 straconych goli. Row nie był jednak tak skuteczny jak przed tygodniem Legionowia i marnował sytuacje z pozoru niemożliwe do zmarnowania. Zespół Piotra Rzepki, który w tym sezonie wygrał na wyjeździe tylko raz, tutaj nie dał nawet swoim kibicom nadziei na walkę o punkt. W 69. minucie po centrze z rzutu wolnego główkował Przemysław Brychlik, Fabiański nie sięgnął piłki i w Rybniku zrobiło się 2-0. Na wymianie Brychlika i Gabriela Nowaka szybko zaczęły więc korzystać zarówno Row, jak i Odra. Tym drugim Nowak zapewnił przed tygodniem 3 punkty, natomiast Brychlik wpisuje się na listę strzelców po raz drugi w drugim wiosennym meczu. Puszczanie Połomice po bezbramkowym remisie z Radomiakiem znów grała u siebie, tym razem ze Stalą Stalowa Wola. Z powodu kilku istotnych osłabień trener gospodarzy Tomasz Tułecz zdecydował się po raz pierwszy podczas swojego pobytu w Małopolsce zestawić defensywę w 3-osobowym składzie. Ofensywne ustawienie wpłynęło na początkową przewagę Puszczy, po której nadeszła jednak 22. minuta. Rajd Gębalskiego, bierna postawa Sobieszczyka, słupek i wreszcie finalizacja Adama Waszkiewicza. Po szybko wyprowadzonej kontrze Stal prowadziła 1-0. Generalnie po stronie gości aktywny był tego dnia Adrian Gębalski, który przecież jeszcze nie tak dawno był zawodnikiem właśnie Puszczy. Tutaj widzimy odpowiedź gospodarzy z końcówki pierwszej połowy. Mimo że piłka wylądowała w bramce, sędzia nie uznał gola, wychwytując zachowanie piłkarzy z Niepołomic, którzy blokowali Bartosza Kąckiego. Impuls dla drużyny Puszczy przyszedł w 55. minucie z ławki. Trener Tułacz zdecydował się wtedy na aż 3 personalne zmiany, które, jak miało się okazać, wpłynęły mocno na obraz spotkania. Jednym z wprowadzonych rezerwowych był Bartosz Żurek. To on w 68. minucie lewą nogą oddał strzał z rzutu wolnego, doprowadzając do remisu. Podział punktów z perspektywy tabeli bardziej mógłby cieszyć Stal, którą po odbyciu kary za zachowanie z meczu z Odrą po raz pierwszy prowadził z ławki Rafał Wójcik. Doliczony czas gry, ostatni stały fragment w tym meczu. Bartosz Żurek dośrodkowuje, a właściwie strzela, bo ani Uwakwe, ani Orłowski nie zmienili toru lotu piłki. W taki sposób Bartosz Żurek zapewnia swojej drużynie 3 punkty w 21. kolejce. Zdołowany trener Wójcik po meczu przyznał, że spotkania takie jak to odbierają siły i chęci do pracy. Z perspektywy Stali wiosna zaczęła się faktycznie bardzo źle, od 2 porażek. Jednym z ciekawych zapowiadających się spotkań tej serii gier było starcie Siarki Tarnobrzeg z Błękitnymi Stargard. Obok Puszczy właśnie te dwie drużyny wymienia się w gronie tych, które mają stoczyć walkę o gwarantującą miejsce w barażach o pierwszą ligę, 4. lokatę. Siarka jak zawsze w bardzo młodym składzie. W 17-osobowej kadrze znalazło się miejsce dla aż 11 młodzieżowców. W 19. minucie gospodarze mieli dużo szczęścia po rzucie rożnym dla Błękitnych. To z kolei minuta 53. Brzęczek wykłada piłkę Patrykowi Skureckiemu, a zimowy nabytek Błękitnych zdobywa swoją pierwszą bramkę w barwach tej drużyny. Błękitni, którzy od początku meczu byli w ofensywie aktywniejsi, zasłużenie objęli prowadzenie. Kilka minut później z prawej strony w pole karne wpadł Fadecki, a Bartosz Flis zmarnował przy udziale Walencika kapitalną okazję do podwyższenia stanu meczu. Niespełna minutę później z odpowiedzią ruszyli wreszcie miejscowi. Centra z prawej strony, nieporozumienie Wróbla i Szymusika mogło zakończyć się fatalnie, szczęście było jednak przy Błękitnych. 81. minuta. Jeden strzał głową, drugi. Przemysław Wróbel starał się heroicznie uratować gości, ale po uderzeniu Jana Grzesika piłka przekroczyła już linię bramkową. Choć przyjezdni protestowali, sędzia Paweł Kukla wskazał na środek boiska i uznał gola dla Siarki. W końcówce podopiecznym Włodzimierza Gąsiora udało się więc wydrzeć rywalom punkt. Zarówno dla Błękitnych, jak i dla Siarki to drugi podział punktów tej wiosny. Jesienią mecz dwóch Beniaminków, Odry Opole z Wartą Poznań, zakończył się pogromem. Odra wygrała u siebie aż 4-1, spychając wówczas Wartę na samo dno tabeli. Oczywistym faworytem tego spotkania byli więc goście z Opola, którzy w 29. minucie mogli otworzyć wynik. Po główce Aleksandra Kowalskiego gospodarzy uratowało jednak wybicie piłki praktycznie z samej linii bramkowej.
6 minut później znakomite prostopadłe podanie do Szymona Skrzypczaka. Ten staje oko w oko z Filipowiakiem i daje Odrze prowadzenie. Filipowiak między słupkami zastępował pauzującego za czerwoną kartkę Laskowskiego, ale w starciu z byłym piłkarzem Górnika Zabrze skapitulował. 2 minuty po zmianie stron, świetna szansa dla Warty. Mateusz Broś, który w meczu z Polonią przywitał się z kibicami 2 bramkami, teraz jednak pudłuje. Ta sytuacja była dla Odry swego rodzaju ostrzeżeniem. Minuta 64. Mocna centra z lewego skrzydła. Krzysztof Biegański główkuje w trudnej sytuacji. Dał się zaskoczyć Tobiasz Weinzettel, który został przelobowany, a Warta doprowadziła do remisu. Zamiast pójść za ciosem, podopieczni Petra Nemca postanowili jednak bronić jednego punktu, za co zostali bezlitośnie ukarani. W 77 minucie Bodzioch dośrodkowuje z głębi pola. Tam akcję strzałem głową finalizuje Marek Gancarczyk, ponownie dając Odrze prowadzenie. Ze sporego przypadku wyłoniła się natomiast ostatnia akcja lidera z Opola. To już doliczony czas gry. Dawid Wolny, który wszedł na boisko w końcówce, niespodziewanie staje przed szansą i nie marnuje jej, ustalając wynik na 3-1. Odra zaczyna więc wiosnę zgodnie z planem, od 6 punktów. Pozycja lidera będzie więc po tej kolejce niezagrożona, a w Opolu ze spokojem można było śledzić zmagania Rakowa i Radomiaka. Zanim jednak przejdziemy do meczów z udziałem ścisłej czołówki, lądujemy w Elblągu na kolejnym starciu Beniaminków. Olimpia podejmowała tu uskrzydloną pierwszym w sezonie wyjazdowym zwycięstwem Polonię Warszawa. W bramce tych drugich wciąż Mateusz Tobiasz, który już w 9 minucie skapitulował. Po uderzeniu Damiana Szuprytowskiego swojemu bramkarzowi wyraźnie nie pomógł jednak Piotr Petasz, którego należy chyba obciążyć winą za utratę tego gola. W kolejnych minutach Tobiasz był skuteczniejszy, a Polonia tylko od czasu do czasu przenosiła się z piłką pod pole karne gospodarzy. Stan 1-0 utrzymywał się aż do 78 minuty, kiedy Tobiasz sfaulował w 16 wychodzącego na czystą pozycję Antona Kołosowa. Ukrainiec, który w Elblągu gra już od 10 lat, sam postanowił wymierzyć sprawiedliwość i, jak mogło się wydawać w tamtym momencie, zakończyć emocje w tym meczu. Polonia nawiązała jednak z gospodarzami walkę. Po zaledwie 3 minutach, w minucie 81, sędzia raz jeszcze wskazał na wapno, tym razem dla Polonii. Po drugiej stronie boiska w roli egzekutora wystąpił Krystian Pieczara, który również się nie pomylił i w Elblągu zrobiło się już tylko 2-1. Więcej goście nie byli jednak w stanie z tego meczu wycisnąć. Olimpia, która już przed tygodniem w meczu z Odrą pokazała się z dobrej strony, tym razem w pełni zasłużenie dopisuje do swojego konta 3 punkty. Nie takiego początku wiosny spodziewano się w Częstochowie. Liderujący po jesieni Raków, który pozostawał na półmetku rozgrywek jedyną niepokonaną drużyną, sensacyjnie przed własną publicznością musiał uznać wyższość GKS-u Bełchatów. W tym samym czasie gry w Wejherowo ograł Kotwicę Kołobrzeg, choć oczywiście nie stawiało go to w roli faworyta przed meczem z wiceliderem. Zwłaszcza, że od 13 minuty Gryf musiał odrabiać straty po tym, jak po wrzutce z rzutu wolnego Tomasz Margol zaczął strzelanie w Wejherowie. W jesiennym starciu obu tych ekip Raków nie dał rywalom złudzeń, aplikując im aż 4 bramki, a tutaj przez jakiś czas zapowiadało się na całkiem podobny scenariusz. Niewykluczone, że stałoby się właśnie tak, gdyby w 42 minucie Tomasz Petraszek był w stanie skierować piłkę do praktycznie pustej bramki. Stoper gości jednak tę dogodną szansę zmarnował i do szatni Raków schodził z jednobramkowym prowadzeniem. Krótko po zmianie stron ruszył z atakiem Gryf. W 48 minucie wrzutka z lewego skrzydła, po której piłkę wypuszcza z rąk Kamil Czapla. Przemysław Czerwiński po chwili wykorzystuje ten błąd i w meczu Gryfa z Rakowem robi się już 1-1. Zaledwie 2 minut od momentu wejścia na boisko potrzebował Czerwiński, by wpisać się na listę strzelców. W 77 minucie na placu gry zameldował się z kolei Paweł Czychowski. Czy tym razem efekt personalnej zmiany był równie korzystny? Dokładnie tak. Kilkadziesiąt sekund po wejściu na boisko Czychowskiego znów kosztowna pomyłka Czapli, która na nieco ponad 10 minut przed końcem daje Gryfowi prowadzenie. Zespół Marka Papszuna wyrównać już nie potrafił. Kibicom w Częstochowie przypomniały się zapewne demony z ubiegłej wiosny, gdy Raków fatalną rundą wypuścił z rąk awans. Tym razem to dopiero druga porażka w sezonie, która powinna jednak zapalić w głowach zawodników z Częstochowy czerwoną lampkę ostrzegawczą. Legionowia Legionowo wiosnę 2017 zaczęła w znakomitym stylu, rozbijając w puch ekipę Olimpii Zambrów. W 21 kolejce do Legionowa przyjechała Kotwica Kołobrzeg na ławce z Ryszardem Wieczorkiem, a więc trenerem, który od września 2015 do listopada roku 2016 prowadził właśnie zespół sobotniego rywala.
Wieczorka na ławce Legionowi zastąpił Mirosław Jabłoński, który dosyć szybko mógł czuć satysfakcję. Akcja lewym skrzydłem, którą kończy Mateusz Żebrowski, dając gospodarzom prowadzenie. Więcej zaczęło dziać się, gdy w 66 minucie na boisku pojawił się Krystian Wójcik, a więc obok Wodeckiego, który zimą odszedł do Opola, najskuteczniejszy w tym sezonie piłkarz Legionowi. 75. minuta przyniosła ozdobę tego spotkania. Znakomity wolej autorstwa właśnie Wójcika podwyższa prowadzenie miejscowych. 7 minut później z lewej strony boiska uderza Kwiatkowski. Szymański paruje piłkę, co wykorzystuje bezlitośnie Wójcik, zdobywając swojego drugiego gola w tym meczu, a 7. w sezonie. Tyle trafień przed tym spotkaniem miał natomiast Piotr Giel z Kotwicy Kołobrzeg. On również swój dorobek powiększył, trafiając już w doliczonym czasie gry do bramki Wilka i ustalając wynik na 1-3. W obozach Legionowi i Kotwicy zgoła odmienne nastroje. Dla gospodarzy to drugie w tym roku zwycięstwo, Kotwica natomiast pozostaje wciąż bez choćby jednego oczka. Na pierwsze bramki w roku 2017 czekały natomiast drużyny Radomiaka Radom oraz Rozwoju Katowice. Obie te ekipy w pierwszej wiosennej kolejce remisowały bezbramkowo, kolejno z Puszczą i Siarką. Tutaj to Radomiak miał stawiać warunki, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w roli gospodarza wygrał póki co aż 9 z 10 meczów. W 42 minucie świetna prostopadła piłka od Leandro do Pawła Tarnowskiego, jednak współpraca Michała Czekaja i Bartosza Gocyka ratują Rozwój od utraty gola. W pierwszej połowie groźniejszy był zespół Wernera Liczki, natomiast drugą lepiej mogli zacząć goście. Dobra akcja Mielnika, dogranie do Michała Płonki, refleksem wykazuje się tutaj Adrian Szady, który gola nie puścił od 8 października. Każda pasa musi jednak mieć swój kres. W przypadku młodego bramkarza Radomiaka stało się to w 57 minucie meczu z Rozwojem, gdy Sebastian Murawski głową dał prowadzenie zespołowi Tadeusza Krawca. Radomiak chwilę później z powodu dwóch żółtych kartek stracił również Mateusza Spychałem i sprawiał później wrażenie drużyny zupełnie bezradnej. Górę momentami brała natomiast frustracja. To przykład zachowania Dawida Kwieka, który za brutalne potraktowanie Kowalczyka musiał oczywiście wylecieć z boiska. Radomiak przegrał w roli gospodarza drugi raz w sezonie. Rozwój natomiast pod wodzą trenera Krawca robi widoczne postępy, a w meczach z faworyzowanymi Siarką i Radomiakiem zdobył łącznie aż 4 oczka. Na koniec starcie, które jeszcze kilka lat temu odbyłoby się na boiskach ekstraklasy. PGE GKS Bełchatów, który rok zaczął zaskakując wszystkich obserwatorów zwycięstwem z Rakowem, po kolejny komplet punktów miał się postarać w meczu z Polonią Bytom, pozornie najsłabszą drużyną drugiej ligi. Ostatnia w tabeli Polonia, aby marzyć o utrzymaniu, nie może sobie już pozwalać na wpadki i w Bełchatowie zaczęła ofensywnie. Od początku dobrze między słupkami spisywał się bramkarz gospodarzy Kamil Bruchajzer, który miał pełne ręce roboty. To z kolei 34. minuta. Bartosiak do flaszki, ten uderza. Co zrobił natomiast Witasik, to wie chyba tylko on sam, choć nawet gdyby trafił, sędzia nie uznałby tego gola ze względu na offside. Zanosiło się więc długo na 0-0, które nie satysfakcjonowałoby ani jednych, ani drugich. W końcówce na boisku pojawił się Michalak, który w 4. minucie doliczonego czasu gry stracił piłkę na połowie Polonii, oddając gościom prawo do ostatniej akcji tego meczu. Lachowski wypuszcza na lewej flance Ceglarza. Ceglarz ścina do środka i uderza. Słupek, instynktowna dobitka Kamila Włodyki i ogromna konsternacja na stadionie w Bełchatowie. Ostatnia drużyna w tabeli inkasuje w ostatniej akcji spotkania 3 punkty w starciu z ekipą, która przed tygodniem odprawiła z kwitkiem lidera. GKS Polonia 0-1. To komplet rezultatów, jakie padły w 21. kolejce. Puszcza wygrała rzutem na taśmę ze Stalą, sensacją zakończył się mecz w Radomiu, Siarka Błękitni 1-1, ROW wygrał z Olimpią, Legionowia zwyciężyła po raz drugi z rzędu, tym razem w starciu z Kotwicą. Gryf niespodziewanie pokonał u siebie Raków Częstochowa, Polonia wywalczyła 3 punkty w Bełchatowie, w Poznaniu lider zgodnie z planem ograł Wartę, natomiast Olimpia Elbląg wygrała z Polonią Warszawa 2-1. Największymi wygranymi początku rundy wiosennej mogą czuć się zawodnicy Odry Opole. Jako jedyni spośród czołowych drużyn zdobyli oni komplet punktów i wykorzystali przy okazji wpadki rywali. Na chwilę obecną przewaga nad Rakowem i Radomiakiem wynosi już aż 4 oczka. Dystans do podium odrobiła natomiast Puszcza, odskakując przy okazji nieco Siarce i Błękitnym. Jeśli chodzi o dół tabeli, ze strefy spadkowej wydostał się ROW, spychając tam Polonię Warszawa. Pod kreską także Rozwój, Kotwica i Polonia Bytom. Wśród strzelców czołówka wciąż bez zmian. Z dorobkiem 10 goli prowadzi Paweł Piceluk, o jedno trafienie mniej ma Łukasz Pietroń, obaj to zawodnicy Olimpii Elbląg. Po 8 bramek na swoim koncie mają Leandro, Tomasz Wróbel i Piotr Giel, który jako jedyny z tej grupy dopisał sobie w miniony weekend jednego gola.
A tak wygląda rozkład jazdy na 22. kolejkę. W piątek w Rybniku Row gra z Kotwicą, a do Bytomia przyjeżdża Gryf Wejherowo. Pozostałe mecze rozegrane zostaną w sobotę. Stal zmierzy się z Olimpią Elbląg, na teren lidera wybierze się GKS. Raków o pierwsze wiosenne punkty powalczy z Legionowią. Olimpia Zambrów podejmie Siarkę Tarnobrzeg, Błękitni zagrają z Radomiakiem, a w Katowicach Rozwój powalczy o kolejne punkty z Puszczą. My zapraszamy natomiast na kanał Łącze Nas Piłka w sobotę przed godziną 15 na transmisję ze spotkania Polonii Warszawa z Wartą Poznań.